H.P. Lovecraft. Koty Ultaru. Powiadają, że w Ultarze, leżącym za rzeką Skye, nikomu nie wolno zabić kota. Doprawdy nie trudno mi w to uwierzyć, gdy przyglądam się temu, który siedzi sobie przy ogniu i mruczy. Kot jest bowiem istotą tajemniczą, bliską dziwom, które zakryte są przed okiem człowieka. Jest duszą starożytnego Egiptu i nosicielem klecht z zapomnianych miast w Meroe i Ofirze. Jest krewnym władców dżungli oraz dziedzicem tajemnic sędziwej i posępnej Afryki. Za kuzyna ma Sfinksa i zna jego język. Jest wszakże starożytniejszy niż Sfinks i pamięta jeszcze to, co ów już zapomniał. W Ultarze, nim rajcowie miejscy zabronili zabijania kotów, mieszkał pewien stary odludek, który wraz z żoną znajdował szczególne upodobanie w łapaniu i mordowaniu kotów swych sąsiadów. Czemu to robili, nie umiem wyjaśnić. Być może jak wielu innych ludzi, nie znosili kociego miauczenia po nocach i drażniło ich, że bezszelestne łapy przemykają po zmroku przez podwórza i ogrody. Cokolwiek powodowało staruchem i jego żoną, z lubością chwytali oni i zabijali każdego kota, jaki zbliżył się do ich chałupy. Słysząc krzyki, jakie dobiegały stamtąd po zapadnięciu zmroku, wielu mieszczan wyobrażało sobie, że uśmiercali je w naprawdę wymyślny sposób. Nie ważyli się jednak rozmawiać otwarcie ze staruchem i jego żoną. Odstręczeni wyrazem, jaki gościł zwykle na ich zwiędłych twarzach, oraz tym, że ich nędzna rudera skrywała się w mroku pod rozłożystymi dębami w głębi zapuszczonego podwórza. Właściciele kotów bowiem równie mocno nienawidzili owej dziwacznej pary, jak się jej lękali. Zamiast więc zrugać tych okrutnych morderców, poprzestawali na dokładaniu starań, by żaden z ukochanych zwierzaków, czy to domowych pieszczochów, czy podwórzowych łowców, nie zabłąkał się w pobliże owej odległej budy pod ciemnymi drzewami. Jeśli wskutek nieuniknionego niedopatrzenia któryś z kotów zaginął, a następnie po zmroku usłyszano jęki zaginionego, właściciel oddawał się jedynie bezsilnym lamentom, bądź pocieszał się, dziękując losowi, że przynajmniej nie zaginęło żadne z jego dzieci. Ludek ultuarski był bowiem prostoduszny i nie wiedział, skąd wzięły się wszystkie koty na świecie. Któregoś dnia na wąskich, brukowanych uliczkach Ultaru zaturkotała karawana z południowych krain. Wędrowcy okazali się śniadego oblicza, niepodobni do innych obieży światów przejeżdżających przez miasteczko dwa razy w roku. Na placu targowym opowiadali swoje przygody w zamian za srebro i kupowali od kramarzy barwne paciorki, z jakiej krainy przybyli. Nikt nie umiał orzec. Widziano jednak, że gorliwie odmawiają swoje cudaczne modlitwy, a na burtach ich wozów wymalowane były dziwne postacie o ciałach ludzkich i głowach kotów, jastrzębi, baranów i lwów. Przywódca karawany nosił zaś diadem z dwoma rogami, między którymi tkwił osobliwy dysk. W tej niezwykłej karawanie podróżował także mały chłopczyk, który nie miał ojca ani matki, a jedynie malutkie czarne kociątko, które pieścił z upodobaniem. Zaraza obeszła się z nim niełaskawie. Zostawiła mu jednak to futrzane stworzątko na otarcie łez, a jak wiadomo, gdy ktoś nie odrósł jeszcze zbytnio od ziemi, figielki i wybryki czarnego kociątka potrafią przynieść mu wielką pociechę. Chłopczyk ten, zwany przez śniadych współwędrowców Menesem, częściej więc uśmiechał się niż płakał, gdy przesiadywał na schodkach osobliwie pomalowanego wozu i bawił się ze swym wdzięcznym koteczkiem. Trzeciego ranka od przybycia karawany Menes nie mógł nigdzie znaleźć swego kotka. Gdy rozszlochał się głośno na placu targowym, niektórzy mieszczanie opowiedzieli mu o starym odludku i jego żonie i o skomleniach słyszanych nocami. Usłyszawszy o tym, Menes przestał szlochać i pogrążył się w medytacji, a następnie w modlitwie.
Wyciągnął ręce w stronę słońca i modlił się w języku, którego nikt w miasteczku nie rozumiał. Prawdę mówiąc jednak, nikt się go zbytnio zrozumieć nie starał. Uwagę wszystkich przykuło bowiem niebo, a zwłaszcza dziwaczne kształty przybierane przez chmury. Były one naprawdę szczególnego rodzaju. Gdy chłopczyk wznosił swą błagalną skargę, na niebie zdawały się formować widmowe, mgławicowe sylwety egzotycznych postaci. Hybrydycznych stworzeń o głowach zwieńczonych diademami z parą rogów i dyskiem po środku. Natura często wytwarza takie zwidy, silnie działające na ludzi o bujnej wyobraźni. Tej nocy wędrowcy wyjechali z Ultaru i nigdy więcej już ich nie widziano. Tymczasem Ultuarczycy stwierdzili z osłupieniem, że w całym miasteczku nie ma ani jednego kota. Zniknęły ze wszystkich domów, duże i małe, czarne, szare, pręgowane, żółte i białe. Stary Kranon, burmistrz miasta, zaklinał się, że na pewno porwali jaśniadzi przybysze w odwecie za zabicie czarnego kociątka i przeklinał karawanę oraz samego Menesa. Chudy notariusz Nit stwierdził natomiast, że najbardziej podejrzani są stary odludek i jego żona. Ich nienawiść do kotów była bowiem znana i stawała się coraz bardziej zajadła. Nikt wszakże nie ośmielił się poskarżyć otwarcie owej posępnej parze. Nawet wówczas, gdy mały Atal, syn oberżysty, przysiągł, że o zmroku widział wszystkie koty Ultaru na przeklętym podwórzu pod drzewami. Stąpały bardzo powoli i uroczyście naokoło chaty. Z dwoma osobnikami na czele, jak gdyby odprawiały jakiś niesłychany zwierzęcy obrzęd. Ultarczycy nie byli pewni, czy można wierzyć tak małemu chłopcu. I choć lękali się, czy nikczemna para nie uśmierciła wszystkich kotów za pomocą jakichś czarów, woleli nie sprzeciwiać się otwarcie staremu odludkowi, póki nie spotkają go poza obrębem jego mrocznego i wstrętnego podwórza. Ultar udał się więc na spoczynek w próżnym gniewie. Gdy zaś zbudził się o świcie, to ci dopiero. Wszystkie koty na powrót znajdowały się we własnych domach. Duże i małe, czarne, szare, pręgowane, żółte i białe. Żadnego nie brakowało. Wydawały się jakby bardziej lśniące i tłuste i głośno mruczały z zadowolenia. Mieszczanie w niemałym zdziwieniu jeli roztrząsać tę aferę. Stary Kranon ponownie upierał się, że koty musieli zabrać śniadź wędrowcy. Nie zdarzyło się bowiem, by któryś kot wrócił żywy z chaty starucha i jego żony. Wszyscy jednak zgadzali się co do jednej rzeczy, wyjątkowo dziwacznej. Zwierzęta z niepojętych przyczyn odmawiały przyjęcia jakiegokolwiek posiłku. Czy to porcji mięsa, czy spodeczka mleka. Przez dwa długie dni lśniące i rozleniwione koty Ultaru nie tknęły jedzenia. Drzemały tylko przy ogniu lub na słońcu. Minął cały tydzień, nim mieszczanie spostrzegli, że w oknach chaty pod drzewami o zmroku nie zapala się światło. Następnie chudy Nit zauważył, że od owej nocy, gdy zniknęły koty, nikt nie widział starca ani jego żony. Po upływie kolejnego tygodnia burmistrz postanowił przemóc strach i złożyć urzędową wizytę w dziwnie zamarłym siedliszczu. Nie omieszkał wszakże zabrać ze sobą kowala Shanga i kamieniarza Tula jako świadków. Gdy we trzech wyważyli kruche drzwi, ujrzeli wewnątrz dwa starannie ogryzione ludzkie szkielety leżące na klepisku oraz mrowie osobliwych żuków rojące się w cienistych kątach chaty. Długo potem debatowali o tym miejscy rajcowie. Koroner Zad spierał się zażarcie z chudym notariuszem Nitem. Kranona, Shanga i Tula zasypano pytaniami. Nawet mały Atal, syn oberżysty, został dokładnie przesłuchany i w nagrodę otrzymał łakocie. Rozmawiano o starym odludku i jego żonie, o karawanie śniadych wędrowców, o małym Menesie i jego czarnym kociątku, o modlitwie Menesa oraz o tym, jak podczas jej odmawiania wyglądało niebo, o tym, co porabiały koty nocą po odjeździe karawany i co znaleziono później w chałupie pod ciemnymi drzewami na wstrętnym podwórzu. Koniec końców rajcowie uchwalili owo znamienne prawo, o którym opowiadają kupcy w chatek i debatują podróżnicy w Nirze.
że w Ultarze nikomu nie wolno zabić kota.